Witajcie czołgiści, w trzecim odcinku zagrajmy w World of Tanks. Tym razem będziemy skupiać się na Churchillu 1, brytyjskim czołgu ciężkim, który no, przypadł mi do gustu. Wiele bitew na nim rozegrałem, bodajże około 200, zresztą zaraz sprawdzę sobie w statystykach. Tak, 230 bitew. Ze względu na to, że chciałem sobie odblokować właśnie również Churchill Gun Carrier, który wymagał bardzo zebrania bardzo dużej ilości expa. No a to inna historia, mniejsza z tym. Mówię, skupiamy się na Churchillu 1. Cóż mogę o nim powiedzieć? Jest to na pewno czołg dosyć wytrzymały, ma około bodajże 700 wytrzymałości właśnie tutaj. No i na pewno powolny, tak? Jego maksymalna prędkość chyba to jest około 30 km na godzinę. Swego czasu był moim ulubieńcem, nie powiem, choć jego działo zostawia jakby wiele do życzenia pod względem zadawanych obrażeń. No myślę, że większość czołgów brytyjskich akurat tutaj ma spore braki, bo no, zadawanie około 150 punktów obrażeń no, czołgom ciężkim 5 tieru, no to nie jest zbyt dużo i poziom penetracji jest tu niezbyt zachwycający, także właśnie. Ale za to działo jest oczywiście szybkostrzelne oraz bardzo, bardzo celne. Też czołg bardzo dobrze sprawdza się w roli snajpera z jakiegoś wzgórza bądź gdzieś. Bardzo łatwo jest osiągnąć bardzo dobrą celność. Po prostu. No sprawa bardzo podobna jak w Churchillu 7. Dokładnie byku jeszcze częściej powtarzaj słowo bardzo. Ta. Polska języka trudna być. Okej. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No na pewno interesują Was słabe punkty. No to bez dwóch zdań. Jak się sprawa ma z przodu? Jeżeli już musimy się mierzyć z Churchillem 1 od przodu, czego ogółem nie polecam, bo jest to jeden z najgrubszych pancerzy, to celujecie, musicie celować w ten oto właz, gdzie pancerz jest cieńszy, bądź tutaj w tę płytę dolną, która no, jest słabo nachylona i też ten pancerz nie jest jakiś taki strasznie gruby. Nie celujcie natomiast w to miejsce, to tutaj, gdyż ponieważ dlatego, że kąt nachylenia właściwie uniemożliwia przebicie tego w jakikolwiek sposób. Możecie też celować w ten tutaj kawałek metalu. No, jest szansa, że się przebijecie. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Jakieś słabe punkty. No, jeżeli chodzi o bok, no to wiadomo, że pancerz jest dużo słabszy. 63 ledwo, bo to jest masełko. Jeżeli któryś trzeci odsłoni Wam się od boku, no to już jest właściwie po nim. Nie celujcie tylko w dół, bo tutaj uszkodzicie mu tylko gąsienicę i to wszystko. No i wiadomo, tyłek, no to już jest w ogóle bajka, jeśli chodzi o spenetrowanie Churchilla. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Pewnie o czymś zapomniałem, ale jeżeli sobie przypomnę, to po prostu powiem Wam to w trakcie bitew, które właśnie za chwilę na Was czekają. Do zobaczenia na miejscu. Uwaga dowódcy! Pierwsza bitwa. Jak widzicie, mapa urwisko. Czołg, jak już mówiłem, Churchill One. Generalnie składy wyglądają w ten sposób. Jeżeli bylibyście ciekawi, możecie sobie zastopować. No, generalnie rzecz biorąc, tier 5. Jestem na szczycie rankingu tutaj. Co jest oczywiście dla Churchilla sytuacją idealną. Bo jeżeli gdzieś niżej nas rzuci na wyższe tiery, no to generalnie zazwyczaj jest to tak, że no, mamy przerąbane wtedy. Bitwa jak najbardziej jest standardowa. Wiecie, no, są bitwy standardowe, które przebiegają nietypowo, ale ta ma przebieg jak najbardziej typowy. Tutaj jak widzicie nawet już się skaucik pojawił. No, taka rola skautów, jak najwięcej czołgów wyspotować. Zaraz go tutaj unicestwie. Właściwie chyba nawet nie ja. O, tu mi się udało go podpalić nawet. Bez celowania specjalnego. no tak. Chyba zdaje mi się, że nie udało mu się na naszej artylerii wykryć, więc tak na dobrą sprawę moja rola spełniona. Skoro trafiłem na skauta,
Udało mi się go zatrzymać. No i co? Przyczaiłem się przy kamieniu. Oczywiście uważam tutaj, aby być poza zasięgiem artylerii przeciwnika. No, tutaj zależy, gdzie ona się ustawi. Jeżeli się dobrze ustawi, to oczywiście ten kamień mnie tutaj nie ochroni, ale myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla czołgu ciężkiego. W ogóle właśnie linia pierwsza tutaj jest miejscem starć czołgów ciężkich. Czyli po prostu na tej mapie to jest to miejsce. Tam dostrzegłem Hecera. Bardzo dobry czołg niemiecki. Tedek konkretnie. Na czwartym tierze. Na czwartym tierze rządzi normalnie żelazną ręką, ale niestety rzuciło go na wyższych przeciwników. No i tutaj już różowo nie jest. Ale skubaniec jak przywali, to spokojnie 300-400 damage'u jednym strzałem może zadać, o ile się w ogóle przebije. O tyle ma pecha, że raczej do najlepszych snajperów nie należy. A ja jak najbardziej, dlatego właśnie mam fraga. No i tutaj zauważyłem ten jeden heavy, który się ustawia ładnie boczkiem. No i jak słyszycie, nawet criticala zarobiło. Tutaj niestety, ale troszeczkę będą mi dobijać moje cele. Moi współtowarzysze z drużyny, no ale wiecie. Jakby nie jest to zabronione, jest to jak najbardziej legalne. No, czasem można się wkurzyć, wiecie. No. Ujebałem mu 90% życia, a ktoś mi go dobił. No, wiecie, takie życie. Tak to już jest, właśnie, jak widzieliście, dokładnie. Z 1% HP myślę mu zostało, został dobity. Brutalnie, bez ceregieli. No i tak to wygląda. Prawa flanka wygrywa. Środek już jest przejęty, lewa flanka wygrała. Ostatni PZ4. Próbuje cokolwiek zdziałać, no ale ma przeciwko sobie 5 innych czołgów bodajże, albo 4. Także nie ma szans. Bitwa wygrana. No dobrze, więc do zobaczenia w drugiej. Co my tu mamy? Mapa kopalnie. Swego czasu bardzo przeze mnie lubiana, no ostatnio trochę mniej. Zasadniczo cały sęk właściwie bitew na niej teraz w tej chwili wygląda tak, że kto pierwszy zajmie to wzgórze, tutaj tę górkę. Pewnie zaraz mi ktoś powie, że to się zupełnie jakoś inaczej nazywa niż górka, ale po mojemu to jest górka. Kto pierwszy zajmie tę górkę, to zasadniczo wygrywa. Także tutaj kluczową rolę zasadniczo wygrywają czołgi szybkie. No ja tutaj jako czołg ciężki postanowiłem pojechać jednak na wzgórze, bo mówiłem wam nie raz, nie dwa, że Churchill, wszystkie Churchille, w tym oczywiście podstawowy Churchill 1, są świetnymi snajperami, więc po prostu skitram się tutaj w krzaku, przyspieszę może tę moją wędrówkę, bo oczywiście nie jestem zbyt szybki. Skitram się tutaj w krzaku i będę próbował celować do czołgów z przeciwnika znajdujących się w dosyć dalekiej odległości. Niestety tutaj sprawy utrudniają budynki, ale jestem tutaj przynajmniej względnie bezpieczny, a rzuciło mnie na tier 7, czyli no wiecie, dwa poziomy wyższe czołgi, twarde skurwiele tak naprawdę, ciężko będzie je uszkodzić, przynajmniej część z nich. No one mnie będą miały na 3 hity prawdopodobnie, jeśli wiedzą jeszcze gdzie strzelać. Więc po prostu postanowiłem, że to będzie akurat całkiem niezły wybór. Tutaj dostrzegłem JG Panterę. No i jak widzicie, troszeczkę go obijam. Szkoda, że drugi hit nie wszedł. No ale wiecie, życie. Bitwa standardowa. Składy takie jak widać. Czemu chcę wam tę bitwę pokazać? Tutaj oczywiście przez dłuższy czas będę tak wodził tym celownikiem i po prostu starał się cokolwiek ustrzelić. Na razie idzie mi to średnio jak widać, ale będzie też spotkanie pierwszego kontaktu, bliskiego kontaktu po prostu z pewnym czołgiem tutaj. Już tak wam zaspoileruję troszeczkę. I myślę, że będzie ono dosyć ciekawe do obejrzenia właśnie, dlatego chcę wam tę bitwę pokazać. W ogóle swoją drogą myślałem, że mam dużo większe zapasy bitew, znaczy 3-1 nagranych, ale jak się okazało, nagrywanie bitew włączyłem dopiero jak już kończyłem nim jeździć. Więc no niestety zasób pokazał się dość skąpy. Mam jeszcze jedną bitwę za nadrzu, ale niestety z uwagi na brak zgody współgraczy, z którymi grałem w Plutonie, no po prostu nie mogę jej wam pokazać. Może kiedyś,
kto wie. Na razie musicie się zadowolić tym. Ja myślę, że też wielkich strat mimo wszystko. Wielce stratni nie będziecie, a może tak to ujmę. Dobra. No to już się powoli zacząłem niecierpliwić z tego co widzę, bo wszyscy albo za budynkami gdzieś tam majaczą w oddali, albo no, ich mi zabijano już i nie ma w ogóle do kogo strzelać. No to wiadomo, że to dosyć nieciekawa sprawa, tam gdzieś chyba artyleria nawet mocno sięgnęła. No i oto i on. Panterka. Tutaj przyjechała, dostrzegłem ją przed chwilą. Tutaj spróbuję ją strzelić. Na razie nie trafiłem, ale spokojnie, ona się nie rusza nigdzie. Bo próbuję we włas dowódcy trafić. No i proszę bardzo, wysoko wieżyczkę oberwała, weszła jak w masełko. Drugi raz. Co chyba nie najlepiej o niej świadczy, bo Churchill wcale nie ma wielkiego, wielkiej penetracji tym działem. A to jest czołg 7 tieru, więc teoretycznie powinienem być w stanie cokolwiek mu zrobić, a tymczasem proszę bardzo, dwa hity. W przód wieżyczki, co prawda w górę, bo w górę, ale w przód. Weszło, no i jest damage. Damage się zgadza, jest dobrze. No, tym razem nie udało się go przebić. Oczywiście jeszcze... Ja się bałem tej kawetki, która tam stoi, ale ona jest za skałą, także nie ma problemu. Trochę chyba mnie jeszcze zestresuje, to się będę do niej ustawiał tak. Kątowa pancerz swój, w razie czego jakby tutaj nadjechała. Panterka się chwilowo schowała, ale niezbyt dobrze też. No i co, jak widzicie, bito moich sojuszników tutaj na tym pagórku, ale wynik bitwy póki co 10-10, nie jest źle. Da się to jeszcze wygrać, da się to jeszcze przegrać. Chyba strzelę na ślepo. Strzelę, nie strzelę. Wyku. Strzel, licz na szczęście. Tak się zacząłem zastanawiać, co tu zrobić, gdzie ta panterka pojawiła się znowu, ale za skałką, no i chciała kapować bazę, no ale wiecie, nie lubię jak ktoś kapuje moją bazę, więc postanowiłem ją ukarać. Wyjeżdżam po prostu na spotkanie, niczym czołg lekki bądź średni, tak naprawdę postanowiłem spróbować zrobić jej pętelkę, no i proszę bardzo. Co, brzydka pętelka? Da się? Da się? Da się. Czemu nie? Boczek, tyłeczek. O, jeszcze błąd tutaj z drugą stronę zaczął wieżyczkę obracać. Tragicznie, tragicznie. Pętelkę zawiązałem praktycznie z udanym. A on mnie strzelił w gąsienicę. Ja jego w tyłeczek. Jak widzicie, operacja się udała, pacjent zmarł, cóż mogę dodać. 1534 damage'u. Panterkę zbiłem całkowicie, ja całe 1200 punktów AP. Bardzo mi się ta akcja podobała. Śmieszne spotkanie, bardzo bliskie. Tutaj ochrona bazy. Bardzo mi się ta bitwa podobała. Tak nietypowo właśnie, zagrać czołgiem ciężkim, właściwie takim średniaczkiem. Przecież bardzo wolnym czołgiem ciężkim, co ja mogę tym przecinać? 30 na godzinę pojechać maksymalnie. Nie za dużo, prawda? Widzę, że jeszcze próbuję dojechać do Jogdy PZ4, ale z tego co pamiętam nie uda mi się, gdyż po prostu mój sojusznik go wykończy. Niejaki Mr. Twister. Dokładnie. Gdzie ja tym biednym Churchillem moim bym tam dojechał? No ale próbuję mimo wszystko, przynajmniej do statystyk będzie, że więcej kilometrów przejechałem, nie? Może to przyspieszę nawet, nie ma co się specjalnie, myślę, tutaj nad tym wideo pasić. Bitwa wygrana, 15-13, zaciekła jatka, zaciekła walka, nikt się nie poddawał. Losy bitwy wielokrotnie, szala zwycięstwa po prostu się przeważała, więc myślę, że ciekawe do obejrzenia. Dobra, do zobaczenia w trzeciej bitwie. Oto trzecia, a zarazem ostatnia bitwa, którą chciałbym wam pokazać w tym odcinku. Jesteśmy na Malinowce, moi drodzy. Jest to bitwa typu szturm. Mamy zdobyć bazę przeciwnika. Składy są takie. Jak widzicie, jestem w środku rankingu mniej więcej. Jest parę bydlaków typu KW1S, ale do przebicia, do przebicia. No i co? Będziemy walczyć, no co pozostaje, kurczę, dowódcy w czołgu, jeżeli nie walka. Tak, wybrałem prawą flankę,
Wiem, że większość pewnie z was by mi poleciła pojechać na lewo, ale akurat ja ten lasek w miarę lubię. No i chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wyjdzie mi to całkiem na dobre. Tak, jeden z naszych padł, konkretnie artyleria. Co boli, wiadomo. Skałcik się tutaj popisał. LCAMX, Francuzek. Będę próbował go zgarnąć, ale no... Bydle dosyć szybkie jest i małe. Idealny scout po prostu. Więc jak widzicie, no nie ja go ubiłem. Nawet nie biłem na nim damage'u. Ale przyspieszę może trochę tę wędrówkę. Tutaj arty jak nic. Chciało mnie uderzyć, ale... Okazałem się zbyt szybki i zbyt słaby oczywiście. Tak, tak. Jasne. Przechwala się bardziej. Dobra. Namierzyłem Cromwella. To jest brytyjski czołg średni, którym notabene jeżdżę sobie teraz nawet chętnie dosyć często. Bardzo przyjemny czołg, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny czołg, bardzo przyjemnie się go prowadzi. No trochę może firepower tak zwany mógłbym mieć większy, ale nic, zostało mu 7 HP, no widzicie? No, dokładnie, to jest pech to pech. A nic, damage jest. Tam dostrzegłem mojego, no jakby... Ha! Po bratymce po przeciwnej stronie mocy. Churchilla jedynkę. Próbowałem go obić, ale no z daleka rzeczywiście na bazie samego konturu ciężko jest akurat trafić w jego słabe punkty z przodu. Więc no nie przebiłem go niestety. No ale to nic. Ciśniemy dalej. Przeciwnik widzę, że zjeżdża z górki, co w sumie jest tak na dobrą sprawę jego błędem. W tej chwili. A ta strona praktycznie została pusta. 4-1 już praktycznie bitwa. Myślę wygrana. Tym bardziej, że artyleria przeciwnika została namierzona. Jest chyba do niej strzela? Nie, jednak nie. Chociaż jednak na ślepo, nie wiem po co. Chyba z jakiejś lekkiej frustracji, że jej nie widziałem, no ale cóż. Fałka. Niemiecki czołg średni tym razem. 6 tieru. O, w górę wieżyczki. Udało się przebić. No, ale fraga to ja nie zdobyłem. No nic, mówi się trudno. Innym razem. 5-3. No. Dobre rokowania, to na pewno. Artyleria przeciwnika jeszcze żyje, jak widzicie, mimo że została wykryta. Co jest zasadniczo dosyć nietypową sytuacją. Widać, trochę farta w życiu trzeba mieć. Każdy ma czasem. Tam się przyglądam tym kawałkom. Ale nie za bardzo mogę je uszkodzić niestety. Chyba zaraz skręcę w ich stronę, no bo no, nawet postanowiłem tak zwalić jakieś drzewko. Czemu nie? Weszło jak w masło. Będzie więcej desek, będzie czym w domu ogrzać. Dobra. Weszło jak w masło, przeciwko oberwał. Zarąbany. Już 700 damage'u, czyli na 3-1 to jest naprawdę dobry wynik. No i strzelam w arty. Staram się trafić, ale to nie za bardzo mi to idzie. No i ubił go kto? Ten jeden heavy, tak? Czy nie? A nie, jednak to nie on, tylko arty niszczy. No, też dobrze. Liczy się wynik w każdym razie. O, jak on się wystawił, jak ta M6 się wystawiła, jak bardzo. Tyle przegrać. Właściwie tyle wygrać z mojej perspektywy. No jeszcze raz, szybciej byku, szybciej strzelaj! Będzie frag? Niestety przeładowanie. Jest frag. Super, 1176 damage'u. Piękna sprawa. Niestety Churchill 1, mimo że jest szybko strzelny, no to jeżeli nie ma się 100% wyszkolonej załogi, a ja tutaj chyba nie miałem, bo przerzuciłem ją do 3-7, no to niestety przeładowanie trwa te swoje 4 sekundy, liczmy, tak? 10-8, no. Dwupunktowa przewaga się utrzymuje, właściwie dwuczołgowa. No i co, z tego co pamiętam jeszcze do czego będę tutaj strzelał. O, naszej artylerii skończyła się amunicja, no. Niestety.
czasem nie za dużo tych pocisków można przenieść. Na przykład na Hummelu mam teraz bodajże 22 pociski mogę przewozić. Sami przyznacie, że to nie jest zbyt dużo. No, no mniejsza, mniejsza. Wróćmy do radio, wróćmy do bitwy. Teraz starałem się na ślepo oczywiście strzelać do T1 Heavy. Do krówki amerykańskiej, z tego co mi wiadomo. Spore bydle, ale no jednak po mojemu dosyć masełkowate. W sensie łatwo je przebić. Tutaj zasugerowałem SU, żeby po prostu była scoutem, skoro i tak nie ma już amunicji, ale bardziej w ramach żartu niż na poważnie. Tak, oczywiście jak już powiedziałem, że to jeden heavy jest raczej maślany, no to jakiś rykoszet mu ładowałem. No nic. W każdym razie wymieniamy się pociskami. Rzucamy się raz za razem. No ale chyba się nam po prostu skończy czas. Tak, jeszcze w niego nie trafiłem. No, tak czy siak. No co ludziska, chyba tyle w tym odcinku. Bitwy myślę były dosyć zacne, dosyć ciekawe. No w tej wbiłem 1540 damage'u, co jest naprawdę świetnym wynikiem myślę. A mogło być tego nawet chyba jeszcze więcej, bo parę razy strzelałem na oślep. A jak wiecie, jeżeli się czołgu nie widzi, a się go trafi, no to nawet licznik nie zliczy tego damage'u, tylko się dowiadujemy o tym na końcu. No w każdym razie, co? Mnie się podobało, sam Churchill zdolności bojowe ma, jest szybkostrzelny, jakby działo choć kąsa raczej niewielkimi porcjami, no to jednak kąsa i to dosyć gęsto. Coś mogę jeszcze powiedzieć, to jest chyba jedyny czołg, który tak naprawdę ma odsłonięte gąsienice. W całej grze chyba tylko Churchill ma odsłonięte gąsienice, tak mi się wydaje w każdym razie. No i co? Twardy oczywiście, gruby przód, boczek, no jak się wystawi boczkiem, no to już właściwie po nim, no jak tyłeczkiem, to już w ogóle biada mu, tak? Ale to już wam mówiłem o tym. No i co? Słabe punkty, wam już też powiedziałem, generalnie te wszystkie jakieś włazy, nie włazy. Przód wieżyczki, jak widzicie, też jest do przebicia. Tutaj skubaniec mnie trafił, jakoś mu się udało. No i co? Dobra ludziska, no to by było na tyle, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, nie wiem jeszcze który czołg wezmę jako następny do zabawy, ale wszystko okaże się w swoim czasie, trzymajcie się.